Janusz, o co tutaj chodziło? Ja się śmieję. Tak, tak, przez cecha. Więc tak, ponieważ zostaliśmy artystami bezrobotnymi z Januszem Sadzą, kiepscy sobie żyją swoim życiem, a my kiepsko sobie żyjemy swoim życiem. Kiepscy żyją swoim życiem. Normalnie to będzie firma usługowa. Janusz mówi, kurwa, jak firma usługowa, my nic nie mamy. No jak nic nie mamy? Mamy. Tańczy do ustań, zobaczysz. Mamy ich na całkiem sporo. Dobra, co będziemy robić? Kupujesz żonie futro, ma święty spokój, że ciebie nie ma w chacie. Przyjeżdżasz zmęczony, idziesz spać, a nie będziesz się do nich dobierał, kurwa, później. Jest okej, okay, kasa leci. Ale jak to? Przecież nas tutaj zarejestrują. W urzędzie napisze, że ktoś zna pojęcie wyrazu inseminacja. Nie. Może weterynarze. Ale w urzędach nie pracują weterynarze. Więc spoko, loko. On mówi, ale czekaj, bo w skrót chuj, kropki damy po C, H, I, U, J i się odpierdolą. Poza tym zarejestrowali firmę Osram, no to chyba kurwa chuja też zarejestrują. Czy napisałeś poezję na ten temat? Tak, oczywiście, ponieważ zażądał motto. To jest... Zażądał kredo. Spowstało kredo, o którym już wspomniałem. Czyli... Kredo czy kredo? Kredo. Kredo naszej działalności to jest i wniście do trzewi swoich uczyniła odwodząc uczców mięsiste kolumny. I tu i tak zostało. Zaczynam bardzo poważnie. Posłuchaj seriele kiepscy, to jest bułka z masłem. To jest pikuś do tego, co mówisz. Jeżeli zarejestrowano Osram, to nas też zarejestrowano. I chyba coś w tym jest. Kiedyś taka agencja reklamowa Fart we Wrocławiu była. Jaka? Fart. Po polsku Fart. Fart to jest wiadomo, łódź szczęścia, nie? Po angielsku to jest bąk. I oni chcieli wejść na rynek brytyjski. No. I Anglicy powiedzieli, słuchajcie, zmieńcie nazwę, bo my nas nie zarejestrujemy tutaj. No nie. Pod taką nazwą. No nie. A Polacy co? Osram? Chuj, Osram. Chodźcie sobie. Ale troszeczkę wyrażasz się, definiujesz niehigienicznie, ale to jest taka rewelacja. Posłuchaj, kupę pieniędzy byś zarabiał, byś miał porządne pobory, gdybyś wyszedł na scenę. Mamy w Brukseli kabareton, Paweł Bill. Dlaczego nie zgłosisz się jako kabaretowiec? Bo ja nie umiem, ja potrzebuję agenta. Ja po prostu nie jestem w stanie zadbać o swoje interesy, jeśli chodzi o artystę, bo ja czasami bywam agentem kumpla. Tak? Łatwiej mi sprzedawać produkt, który nie jest ze mną. Wyszliśmy. Tak, wiesz, tak blisko, że to nie jest mój produkt, coś takiego. Nie umiem tego robić. A, okej. Okay. A porządny agent, czyli... Menago, czyli takie żydzisko z Nowego Jorku, które przetarło już nie jeden tam korytarz. No. Ono potrafi sobie z tym poradzić zdecydowanie lepiej niż ja. Tak. Ja pamiętam, jak Dziewiątkowski świętej pamięci Zbyszego powiedział mi, jak weszli na... jako zespół meksykański, czyli tercet egzotyczny, wszedł na statki w Stanach. Jako zespół meksykański, kurwa, gdzie Meksykanów tam prawdziwych jest od metra. Proszę. No i wiesz co? Żydowski agent wprowadził nas na amerykańskie statki jako Meksykanów. Dobra, że sobie da się wszystko zrobić. Nie. To jest kosmos. To jest po prostu kosmos. Jesteśmy dzisiaj ponownie w literatce. Nie no, rewelacja, po prostu niesamowite. Słuchaj, a daj ogłoszenie, że poszukujesz menago i trzeba by było zgrać taki materiał kabaretowy. Powiem tobie, że to jest strzał w dziesiątkę. To jest gorzej. To jest 10 na 10 punktów w tarczę. I wystarczy. Myślą, że żyją, wiesz, a udają, że nie mają organów krwiowych, kurwa. Wymyślają takie rzeczy, że gadać mi się z nimi nie chce. Kiedyś żona mówi, wiesz co, idziemy sobie razem pod rękę na przedszedł, wymieniamy sąsiadkę. I ja tam, dzień dobry, mam żonę, kwaś, że ci wyjmie z kieszeni. Mówię, to ja słucham, może jakbym penisa wyjął z rozporku. Ale tylko ręce, dlaczego nie mogę trzymać rąk w kieszeni, a muszę inne części zakrywać. Dobra, to se wyjmij i se chodź z takim na tym chodniku. Matko. Zgodzie się ode mnie. No i do kościoła mnie zaciąga. Ja bardzo kocham. To żona. Zamiast na piwo muszę iść do kościoła. No to wiesz, jestem wkurwiony na dzień dobry. Zamiast na piwo iść do kościoła, stoję, dobra. Wyżynie staje na cmentarzu, bo się nie zmieściłem w kościele. Słońce napierdala, bo to lato, więc mam czapkę z daszkiem, bo się w niej kurwa urodziłem. Więc nie chodzę wszędzie. Chyba jakiś chuj z tyłu mnie... Zdejmę czapkę.
Ja się odwracam, mówię, kurwa, ty, a może gracie z niej na pedale pierdolone? Odjeb się ode mnie. Żona usłyszała. Dobra, idziemy do domu. Mówię, no nareszcie. No i razem już kolega przez dziecko. Rewelacja. Świątynie, ale świątynie to są świątynie. Więc ja wchodzę do świątyni, żuję gumę. Ksiądz mówi, mijający mnie jakiś tam duchowny, mówi, proszę, nie rzuć gumy. Tylko uważaj, to jest nagrywane. Ja mówię, ksiądz, pan mi strasznie z gęby śmierdzi. A to nie, to niech pan żuje. No tego w Brukseli na scenie podczas kabaretonu nocnego Pawła Billa, tego nie było. Mam gumę. No rzucie. Ale mi w buzi śmierdzi, to niech pan żuje. I teraz jest konkurencja, kto jest lepszy. Kiepscy, ty czy ja? Kto z nas? Nie, no po prostu jest bezbłędne. Mm. Powiedz jeszcze jakiś wiersz swój. Wiersz. Ale wiersz? A masz jakiś wiersz o... No, ale nie w głowie, wiesz, bo to są dość... O rekordzie Guinnessa. Nie masz. Wiesz co, ja piszę rzeczy tak jak gram rzeczy. Muszę coś tam, wiesz, spływać. Z której strony jest podium? Scena? No, na rekordzie Guinnessa. Z reguły jest tak, na wyjście na plac solny, czyli to, ta pierzeja między Bankiem Zachodnim tak? A Lewą Kamienicą. Tak. I to jest tam scena, z której stoi. Ale powiedziałeś, że na pergoli druga. Pierwszego tu jest koncept do 16. Tak. A od 16 na pergoli. A okej. Czyli wy wszyscy pakujecie swoje...